Do 8 lat więzienia grozi 35-letniemu Wałbrzuszaninowi, który wyłudzał z banków kredyty. Mężczyzna wyłudził blisko 50 tysięcy złotych. 10 tysięcy udało się odzyskać. Jak ustalili śledczy, mieszkaniec Wałbrzycha w połowie 2014 roku w jednym z wałbrzyskich banków kilkakrotnie złożył fałszywe zaświadczenie, w którym wskazał fikcyjne dane dotyczące zatrudnienia i w ten sposób otrzymał 6 kredytów gotówkowych. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu prawie 10 tysięcy złotych. 35-latek usłyszał już zarzuty oszustw, do których przyznał się, grozi mu do 8 lat więzienia. W ręce policjantów wpadł też 26-letni mieszkaniec Jeleniej Góry, który w listopadzie 2019 roku również wyłudził kredyt. Tym razem sprawca zawarł umowę przez internet. Podał nieprawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia, ale również fikcyjne dane. 26-latkowi postawiono zarzut oszustwa.